ufam. Wszystko dobrze? Nie zgadniesz, kto za nami jechał i został złapany. Niebiescy, śledzili cię. To nieźle. Ciekawe, tyle razy się zatrzymywałem, jeździłem przez całe miasto, dwa razy w jedną i w drugą stronę. I jakoś ich nie widziałem. No wyobraź sobie, że stanęliśmy kawałek dalej i nagle wyjechało niebieski samochód. Zatrzymaliśmy go i niebieski. Ma kupę jarania przy sobie, miał broń i wiele innych rzeczy. Powiedz mi, dalej z nimi współpracujesz? No właśnie o tym miałem pogadać, że już nie współpracujemy, bo ktoś od was mnie wsypał. Jak to ktoś od nas wsypał? Ja nikomu nie mówiłem poza detektywem, więc no, ktoś od was wsypał. Jak to do cholery ktoś wsypał? Dobra, ej! Na 100%. Cholera, dobra. Wszystkie kontakty w mieście zerwały ze mną współpracę w przeciągu pół godziny dosłownie. Dobra, dobra. Będzie ban na serwerze. Będzie ban na serwerze, nie? Będzie konkretny ban. Teraz tak, piszę do Sydneya, poczekajcie sekundę. Co się porobiło? Twoje życie się kończy. Nie kończy się twoje życie? Ostatnie chwile mojego życia, panie detektywie. Nie, właśnie nie. Mamy tyle dowodów, że będziemy mogli ich teraz złapać. Tylko potrzebuję, żebyś mi teraz szczerze powiedział wszystko, co i jak. Wszystko wygląda tak, jak mówiłem do tej pory. Cały towar, jaki miałem, przekazałem w ręce policji. Wszystko, co do grama. Nawet miałem propozycję, żeby przekazywać lewy towar do policji i ich nie przyjąłem. Miałem też różne inne propozycje na temat naszej współpracy i każdą jedną odrzuciłem. Każdą 107 jedną. Plus 1, 10 miejsc na komendę. Dobra, w takim razie... Teraz nie wiadomo skąd nagle problemy są. W takim razie skąd oni wiedzą, że ty robisz dla mnie? Ja z nikim o tym nie gadałem. No ja tym bardziej z nikim o tym nie gadałem, a mam dużo znajomych, którzy... Mogliby mnie znienawidzić za to, żebym im o tym powiedział, więc tym bardziej nikomu o tym... Dostałeś jakiegoś SMS-a czy coś? SMS-a? Jak cię poinformowali, że nie będziesz dla nich pracował? Zadzwonili do mnie, że mają dla mnie niespodziankę. No to już zabrzmiało głupio, więc pojechałem tam z kolegą. Kolega nawet broni przy sobie nie miał, więc robił tylko za straszaka i siedział w samochodzie. No. Na miejscu na spotkaniu stwierdzili, że... Mam im powiedzieć, komu sprzedaję towar, imię i nazwisko tej osoby. Bo no. Powiedziałem im niby, że sprzedałem jakiemuś tam kolesiowi, który jakoś się tam nazywa, a ja nawet nie znam tego nazwiska. To była zmyślona historia totalnie. No i powiedziałem, że nie znam tego typa, temu typowi na pewno nie sprzedałem. Sprzedałem komuś innemu. Podałem im rysopis tej osoby, której sprzedałem ten towar. Ja nie stwierdzili, że jak im nie podam nazwiska, nie będziemy dalej współpracować. Później kazali mi zepsuć swój telefon, żebym nie miał do nich numeru telefonu, więc zrobiłem to, zepsułem swoją kartę SIM i powiedzieli, że mam im oddać hajs za towar albo towar i kończymy współpracę. Więc powiedziałem, że towar mam w samochodzie, możemy po niego jechać, ale szybciej będzie, jak im zrobię przelew, to nie będziemy musieli nigdzie jeździć. Zgodzili się na przelew, ale w tym momencie przypomniałem sobie, że przecież kazali mi zepsuć telefon, więc jak im zrobię ten przelew? No. No i skończyło się na tym, że nie zapłaciłem za towar, nie oddałem towaru, skończyliśmy współpracę polubownie, nawet się nie kłóciliśmy za specjalnie, nikt mnie nie bił, nikt mi nie groził, powiedzieli tylko, żebyśmy się więcej nie spotykali i tyle. Ale najgorsze było to, że wkręcali mi cały czas, że ja im niby podałem jakieś nazwisko mojego klienta, czego ja nigdy nie zrobiłem, więc to było dziwne. Dawałeś im znać jeszcze, jak jechałeś na spotkanie ze mną? Bla, pupa. Nie, już nie informowałeś się z nim. Rozmawialiśmy po tym nawet raz. Poza tym ja nie miałem ich numeru, więc nie mogłem im dać znać, bo podczas naszej rozmowy złamałem kartę SIM. Niki ryba, no to ja lecę maka paka 1. Złapali Sergio, a to inna postać 1 zł i 52 grosze. Dzięki, Miki ryba. Słuchaj, a skąd do mnie jechałeś? To jest bardzo ważne. Bo ktoś musiał puścić info, że jesteś ze mną na tamie. Właśnie to jest ciekawe, bo zanim się spotkaliśmy, odwoziłem jeszcze kuzyna do pracy trackera, więc dosłownie przejechałem calutkie miasto, nikt za nami nie jechał. Później z pracy trackera dopiero jechałem na tamę i nawet pojechałem na złą tamę, na złej tamie się zatrzymałem, stałem tam dobre parę minut. Później znalazłem dobrą tamę i dopiero pojechałem na dobrą tamę. Przez cały ten czas nie widziałem żadnego auta, żeby przejeżdżało. Nic. Nagle nie wiadomo skąd przyjeżdża samochód, taki szary, chwilę po tym jak ja zaparkowałem.
Ale oni cały czas mi mówili, że współpracują z jakimś policjantem, który im załatwia broń. 402 plus 1 mówili, na miejscu. Że ten policjant nosi białe spodnie i po tym go poznam zawsze. To była jedyna wzmianka o jakimś policjancie. Policjant, który nosi białe spodnie, tak? A, powiedzieli, że on jedyny nosi białe spodnie i od niego biorą broń. Niech zostanie tam jedna, max dwie jednostki, a reszta nie wraca. Może to on mnie wsypał. Bardzo ciekawe. Miał dostęp do akt, albo coś w tym stylu. 402 plus 1, 105 na komisariat. Tak czy siak, był za na tamie jeden niebieski. Dobrze, że szybko odjechałeś, bo w sumie nie wiem, czy cię widział, ale wątpię, żeby cię widział. Odjechałeś, a my pojechaliśmy za nim. Co się okazało? Że nie było go, zrobił kółko i wracał jeszcze raz na tą tamę. Ale następny razem wpadł na szef sidła. Miał przy sobie 30 gram narkotyków, broń itp., więc teraz w takim razie... Oczekaj, telefon mam. Halo, halo? No, słuchaj, są jakieś typy na winiarni, prócz tego niebiescy tutaj jadą. Skąd wiesz, że niebiescy tam jadą? Winiarni będą. No bo mam info, dziomeczkę. Dobra, siedź tam, zobacz, co się stanie. Dobra. W razie co, zatrzymywać ich, czy nie? Nie, zatrzymujemy ich teraz tam. Ale możesz podsłuchać, o czym gadałem. Nie złudzaj podejrzeń, nie jesteś w żadnym PD i nie aspirujesz do bycia w PD, jasne? Dobra, cholera. Gitara. Spoko, spoko. No. Dobra. Chyba masz szczęście, wiesz? Czemu? Bo jeżeli teraz się potwierdzi jedno info, to niebiescy lecą do więzienia na bardzo, bardzo długo. Psem, zgłaszam. Ale oni tak spalili dosłownie wszystkie moje kontakty. Dzisiaj dwie rozmowy odbyłem z pozostałymi moimi współpracownikami i obaj powiedzieli, że słyszeli jakieś plotki na mój temat i raczej nie chcą ze mną robić interesów. A kto to był? Generalnie jestem spalony w mieście. Spalony nie jesteś, to się nie przejmuj, bo na razie mamy osobę, która mogła dać kontakt. Zaraz sprawdzę telefon i przetrzepię. Dobra, masz się gdzie zaszyć na razie, czy nie? Czy chcesz jechać na komisariat? Ja cały czas jeżdżę autem, więc... Na pewno nie chcesz jechać na komisariat? Nie, no to by było bez sensu teraz, gdyby się wszystko potwierdziło. Jest autem, scenariuszowy na 10.20. Spadł z wysokości bolonu. Co ciekawe, po drodze na spotkanie mnie trzymał policjant w białych spodniach. Właśnie, ta drogówka, o której mówiłem. Policjant w białych spodniach, drogówka. A, dobra. Wypisał mi mandat dosłownie pół godziny temu, więc macie to w systemie. W takim razie będę zaraz gadał. Słuchaj, może ci przydzielę swojego znajomego. Jak coś, to zaraz zareaguje i dostanie wsparcie. Co ty na to? Żeby ktoś cię osłaniał. No jak detektyw uważa? Ja swoją broń mam legalną, by się bronić zawsze, ale wiadomo, że ktoś by się przydał na wszelki. Dobra. W takim razie dzwonię po znajomego. Jak tam? No, na razie spokój. Jak myślisz, za ile będą? Nie wiem, sami się zdziwili, że się spóźniają, więc... Coś jest na rzeczy. Słuchaj. No, ogólnie podjechał taki dziłk, co nie? No. Pół niebieski, w sumie nie wiem, co to jest za auto. Aha, już się zawinął, widzę. Aha, okej. Okay. No, przyjechał taki samochód i stąd pojechał, co nie? Że coś tutaj na tej winiarni leży chyba na rzecz. Dobra, zostań na tej winiarni i dam ci numer do swojego formatora, z którym się potem spotkasz i posiedzisz z nim trochę, poosłaniasz mu dupę, co? A ja się zajmę niebieskim. Zgadnę blondynek z Mercedesa? Mam do niego numer, spokojnie. Masz do niego numer? Dobra, to miej go na oku. Powiem, że zaraz się z nim skontaktujesz, co? Zadzwoń do niego zaraz. Dobra, za ile do niego zadzwonić? Za 5 minut. Dobra. Dobra. Za 5 minut dostaniesz telefon od mojego znajomego. I w razie problemów on ci zawsze pomoże, jasne? Oko. A ja teraz jadę pogadać z tym policjantem w białych spodniach i przy okazji jednym z niebieskich. Ja i od razu dzisiaj ściągam odciski, jeżeli trafię na jakieś odciski w bazie danych, to będzie grubo. No, dobra. W porządku. Sprzedali mi też broń, którą mam schowaną. Jaką broń? Masz ją tu? Tam też można coś znaleźć. Kawkę. Po kawkę ci sprzedali? O tyle, że ja ją już... Dotykałeś jej? Mam ją. A, dotykałem. To było na początku samym.
Dobra, w takim razie. Gdzie masz? Ewentualnie możecie porównać tylko.